Siema, widzowie. Niestety na samym początku brzmię jak robot. Naprawi się to po kilkunastu minutach, także przykro mi, że taki jest początek. Ale później będzie super. Pozdrawiam. Rodzinkom. O, witam was. Kolejny odcinek The Long Dark. Możecie na samym początku zostawić lajka. Słuchajcie, kontynuujemy sobie naszą przygodę. Słuchajcie, znajduję się w tym miejscu. Jesteśmy tutaj, od razu mamy do oszabrowania szaber z bunkra Joplina. I generalnie mamy też tutaj od razu do wykonania misję po burzy, czyli tą misję naszą główną. No i od razu je wykonamy, tak, jeżeli tu się znajdujemy bliziutko, te misje są zaraz koło mnie, ale tutaj znalazłem dość ciekawą rzecz, bo znalazłem strażnika więziennego z nożem w plecach. I on miał jakąś notatkę służbową, weźmiemy sobie tą notateczkę i przeczytamy ją jak najszybciej. Nie wiem, gdzie tu się czyta te notatki, chyba tutaj. I to są moje pierwsze słowa, które dzisiaj wypowiedziałem, także mam nadzieję, że dacie mi chwilę na obudzenie się, zbadaj. Zastępca komisarza regionalnego, czy postaraliście się o sprowadzenie dodatkowych strażników do ochrony nadchodzącego transportu więźniów? Zazwyczaj drogi na Wielkim Niedźwiedziu są w słabym stanie, a pogoda nie dopisuje. Słyszałem, że w tym roku warunki są jeszcze gorsze niż zazwyczaj. Upewnijmy się, że mamy wystarczający personel do poradzenia sobie w każdym miejscu i w każdym czasie. Na pewno się orientujecie, że ta banda nie będzie ułatwiać nam zadania. No i nie ułatwiła. I tutaj w ogóle są ślady krwi. Ja bym po tych śladach krwi najchętniej się w sumie udał. A tutaj co jest? O kurde. To jest ten szalik, jakby... Ktoś tutaj zahaczał ubraniem i zostawiał tego. Zostawiał ślady. No problem z tymi śladami krwi ogólnie jest taki, że one mogą być dość daleko oddalone od mojego miejsca podróży, a ja niestety przymarzam delikatnie, także lipo jest. Nie, to chyba... A, to tutaj było prowadziło do tego więźnia. My już z tym więźniem tutaj obcowaliśmy, szczególnie na samym początku, także okej. Okay. Chciałem wziąć mu jeszcze batonik ukraść. Jest dwie strzały tutaj do rewolweru. Ale nic poza tym. Dobra, także pakujemy się do bunkra i tym sobie dzisiaj zaczniemy odcinek. Zapakujemy się do bunkra, tam sobie odpalimy jakieś ognisko, chociaż w bunkrze chyba nie można ogniska odpalić. No to jeżeli tam będzie jakiś tego, jakiś tam piecyk, to go odpalimy, a jeżeli nie, to chyba w bunkrze i tak będzie w miarę ciepło. Na pewno cieplej niż teraz na tej śnieżycy. Tam sobie chwilę odpoczniemy, no i co? I pójdziemy do głównej misji, nie? Do tej wieży. Tam nam ta nasza... Laska, co nas uratowała, powiedziała, żebyśmy tam poszli. Nie wiem z jakiego powodu, ale pewnie się zaraz dowiemy. Nie wiem też, jak tutaj mam wejść. Nie wiem, czy tędy dam radę. Dobra, mamy to. I gdzieś tutaj powinien być bunkier. Mam nadzieję, że go znajdziemy jak najszybciej, żebyśmy mogli zapakować tam dupę, bo trochę zimno jest dla nas. Żebym zaraz nie zamarzł. Że tutaj. Nie ma. To może na tych skałach tutaj będzie. Chyba musi być nawet tutaj. Jesteśmy na miejscu. Mniej więcej. Tutaj nie ma nic. To może tutaj, na tej górze. Kurde, gdzie jest ten bunkier? O, widzę. Dobra, pakuj się. Otwórz włas. Po co my te bunkry znajdujemy? Nie pamiętam już. Ale po coś istotnego, to pamiętam. Znajdź następny wpis z dziennika. Po coś były te bunkry. Ale nie wiem, po co my w ogóle do tego pierwszego bunkra jakby poszliśmy. Czegoś szukaliśmy, ale nie pamiętam właśnie kurde czego. Siemano, ale fajny ten bunkier, taki przytulny, że tak powiem. Miejscowe legendy, ogromniak. O, miejscowy staw opisuje i przeciwny... podwójnych mieszkańców. Proszę, żeby mi się misja aktywowała. Mamy to, iść na staw z przyborem wędkarskim. Możemy złapać gigantyczną rybę. Pewnie, że tak. Akurat mi się podoba. A co tu jest? Batonik?
Batonik, racje żywnościowe, fajnie. Akurat to się przyda, jedzenie się przyda, tylko jestem już przeciążony. Ale to nic, ogólnie żarcie będzie przydatne. On się powoli tutaj kończy. Kanister, teoretycznie moglibyśmy zabrać. Ale nie wiem, czy ja to wszystko uciągnę, generalnie. No. Wydaje mi się, że ciężko będzie, jeżeli chodzi o chodzenie. Mam chyba z 50 kg w tym plecaku, generalnie. Ta 52 kg to już jest całkiem dużo. Nie wiem dlaczego ja mam tyle tych rzeczy w eku. Nie wiem. Prawie nic nie mam, a mimo tego, o kurde. Mimo tego mam mega dużo rzeczy. Dobra, flara, pistolet. Pistolet, a nie mamy pistoletu też na flary. Możemy wziąć. Tak, bo ja musiałem oddać ten pistolet na flary tym ziomkom. Dobra. I tutaj musimy otworzyć chyba tą kratkę. Tak jest. Dziennik Joplina. Dobra. Te wszystkie wstrząsy to znak, wali się cały świat. Nie wolno się zatrzymać, trzeba cały czas być w ruchu. Muszę uciec, wyjść wyżej. Znaleźć jakieś miejsce pod otwartym niebem, poza linią drzew, dużo wyżej. To nam zaznaczy kolejny bunkier. Tak jest, to koło tego w ogóle. Koło... A tutaj mam w ogóle misję prezent od Molly. Nadal. Muszę przeszukać bagażnik i znaleźć samochód, który Molly tutaj nam zostawiła. No dużo jest misji generalnie. W sumie spoko, ja sobie pochodzę po tych misjach. Jest git. Póki koło tego samolotu nie chodzimy, to w porządku, bo ogólnie mnie mega wkurzało to, że koło tego samolotu musiałem chodzić. Bo tam była mega taka ciężki teren tam był bardzo taki, że nie mogłem tam dojść i nie wiedziałem, jak tam pójść i z której strony samolotu, żeby wejść na jakieś odpowiednie, przyjść do odpowiedniego miejsca, które poszukiwałem aktualnie. No i to było strasznie tutaj upierdliwe i strasznie długo musiałem iść. Ale teraz powinno być raczej w porządku, jeżeli tutaj koło tego nie chodzimy, to raczej tutaj miejscowy, większość tych miejsców jest w miarę tutaj intuicyjna. Dobra, zjedzmy jeszcze tak do pełna, byśmy się najedli. Ja może bym się kimnął na chwilę. Weźmy tutaj żywność, stara czekolada. Tamta była bardziej zużyta, to ją powinienem zjeść. Co ciekawe, czemu czekolada daje tak mało kalorii? Powinna mega dużo dawać kalorii, w końcu to jest czekolada. A może to taki mały ten. To nie jest mały, to jest całkiem duży. kawałek czekoladki. I batonik bardziej czekoladowy, albo coś. Albo taka jedna taka potrójna tabliczka. Nie wiem, co ja gadam. Dobra, napij się wody. A może, no, próbuję sobie jakoś usprawiedliwić to, dlaczego to jest tak źle tutaj zrobione, że czekolada tak mało kalorii daje. Proszę odpalić mi tutaj to źródło światła szybko. Ja muszę stąd wyjść, wariacie. Dobra. Psycha odnowiona, czyli zmęczenie znaczycie. Temperatura jest w porządku i jesteśmy najedzeni oraz jesteśmy też napici, co możemy wypierdupcać stąd. No i co, idziemy od razu na tą misję, na tą wieżę obok. Gdzieś tutaj mamy wieżę. Mniej więcej w tamtą stronę. Ja na tą wieżę bym się udał, problem jest tylko taki, że jestem przeciążony. To jest duży problem akurat. Ale jeszcze większym problemem jest to, o kurde, jak nam temperatura spada, to jest giga problem, stop. Mega jest zimno, ja chyba przeczekam tutaj, wiesz? Chyba przeczekamy w tym busce. Ogólnie większym problemem, nie wiem już co mówiłem, ale tak, ale problem to zimno jest. Tak mi się wydaje. Dobra, poczekajcie, może załóżmy coś na siebie, na generalnie. Tu widzę, jest lepszy swetr, to możemy go założyć. Ten już wyrzucę na ziemię, bo i tak nie będę go w stanie chyba rozpruć. A jestem w stanie po ciągu go rozpruć, no to rozpruj. Poczekam, aż przestanie wiać aż tak mocno, że nie będzie takiej wichury. I chciałbym zobaczyć te portki, one są lepsze, no. Lepsze są te portki, to pewnie, że założymy. Te ogólnie wyrzucimy, czy tam podrzemy. Bierzemy tkaniny, spoko, bo one się zawsze tam przydadzą do napraw. Czy tam zrobieniu sobie...
tej takiej śnieżnej, śnieżnego tutaj, śnieżnego szałasu, który możemy zrobić. Coś jeszcze dostaliśmy, tylko nie pamiętam co, swetr? Nie było nic więcej? Skiety, buty? Nic więcej nie dostałem? Chyba nie. Kurde, ja bym ogólnie przeczekał festo, nie? Aż przestanie wiać. Chociaż do dnia. Wydaje mi się, że kimnę się jeszcze na kilka godzin. Że pójdziemy tutaj spać, mimo tak, że zmarnujemy wodę i tak dalej. To ja bym się tutaj kimnął jeszcze z 4 godziny? Z 5 godzin co najmniej. Tak mi się wydaje, że wtedy powinien być taki w miarę dzień i wtedy ta podróż będzie dużo lepsza, bo będzie też cieplej w miarę. Dobra, jest jasne, więc w porządku. Możemy uzupełnić jeszcze jedzonko trochę. Dobra. Możemy ruszać na wyprawę. Widzę, że wiać to raczej nie przestało, ale tutaj ksiądz mówił, że będzie, że będą całkiem nieprzyjemne warunki. No i miał rację. Kurde, nadal jestem przeciążony. Nie wiem, co tu powyrzucać potencjalnie. Te grzyby, w pizdu z tymi grzybami. No teoretycznie te tkaniny w sumie dużo ważą. Garnek. Ta nafta. Ta nafta waży za dużo, nie? Ta, ona mega dużo waży, ta nafta. Powyrzucajmy to. Te puszki, po co mi tyle puszek? Też powyrzucajmy. Czy teraz mogę biec? Mogę. Nadal jestem przeciążony, ale mogę biec. Problem jest taki, że ja przy takich warunkach to chyba nie znajdę za bardzo tej wieży sygnałowej, czy jak, co to jest tam za wieża, czy wieży radiowej. Bo tu nic nie widać niestety. Czy to tutaj? No nie, jeszcze dalej. Nie mam zielonego pojęcia, jak my znajdziemy tą wieżę. Ale dobra, w razie czego możemy iść na drugi tutaj, na drugi koniec ulicy. Przejść przez ulicę właściwie i dojdziemy do jakiegoś tutaj domku, prawda? Czy co to tam jest? Stajni. Może być, to jest ta stajnia w ogóle z początku giereczki. Dobrze, będziemy mogli się tam ukryć w razie czego. A coś czuję, że takie działanie będziemy musieli podjąć, bo zaraz zamarznę. Chociaż tutaj to HP nie ucieka aż tak szybko, więc to jest ok. Tylko przez to, jak to jest wichura, to generalnie jestem mega przemoczony pewnie. Tak, zaraz to będzie wszystko zamarzać i będzie lipa trochę. Mam nadzieję, że w tej grze nie jest tak, że tym zimniej mi jest, tym więcej HP tracę, bo w sumie nie mam zielonego pojęcia, czy to tak działa w tej gierce. Mam nadzieję, że nie. Wydaje mi się, że niezależnie od tego, jak już jest mi zimno, to po prostu jest mi zimno, o. Nie ma to znaczenia, jakby, jak bardzo jestem na minusie temperaturowo. No idę mniej więcej dobrze, tylko to raczej nie jest wejście do tej wieży. Pewnie wejście będzie w ogóle z drugiej strony. Pewnie tą ulicą będzie wejście. Tak mi się wydaje. Chodźmy tutaj z tej drugiej strony zobaczyć. Mam nadzieję, że nie skręcę kostki. Teraz 3, 2, 1. Warto próbować, no. Kto nie próbuje, ten nie pije szampana, proste. Kiedyś się uda, jak tak powiem. No kurde, no ciężko jest mega nie skręcić kostki tutaj. Tutaj prawie cały czas moja postać kręci kostki jakieś. Dobra, weź tutaj bandaż. Mam bandaży? Nawet jeżeli nie mamy, to sobie możemy zrobić te bandaże. Też wolałbym w takich warunkach nie robić bandaży. Tylko po prostu. Je mieć. Niekiedy aż tak, mocno tutaj wieje wichura. Jeszcze mamy ból. Jak najszybciej tapsy przeciwbólowe i lecimy dalej. Zaraz będę miał hipotermię. Też informacje niedobre. Ja w ogóle nie odpalę ogniska. O, może... Ty, a co tu jest? Jaskinia. Ciekawe. Coś w tej jaskini się znajduje? Odpalmy może. Mam lampę. Nic tu nie ma. Nawet węgla? Jakby był węgiel, to mógłbym ognisko odpalić, ale chyba nie ma.
Na to nie damy rady odpalić ognisko, prawda? Potrzeba opału. No to lipa. No dobra, to idziemy dalej. Wydaje mi się, że to jest jaskinia, którą już spotkałem, bo pierwszy raz, kiedy odpalałem giereczkę, to wydaje mi się, że właśnie natknąłem się na tą jaskinię. O, tutaj jest jakaś lina. No nie wiem, że ja do tej wieży, to po tej linie muszę wejść. Nie, na pewno nie. Prawda? Prawda, że na pewno nie. Nie, no pewnie będę musiał wejść po tej... Nie, zaraz mnie szlak jasny trafi, nie? A to może dobry moment, by wyczyścić coś z eku. Jakieś pierdoły, które mamy. Garnek! Niepotrzebny. Nie no, potrzebny. Fez garnek. Łom potrzebny. Kamlot możemy wyrzucić. Nóż potrzebny. Otwieracz potrzebny. Chociaż... Nie no, potrzebny otwieracz. Śpiwór potrzebny. Do czyszczenia broni potrzebny. Łuk potrzebny. Broń potrzebna. Żarcie, no to wiadomo, że potrzebne. Ciuchy, no fest potrzebne. Medycyny, potrzebne. Drewna nie mam, no to nie mam co wyrzucić. Dobra, to najwyżej się tutaj cofniemy. Najwyżej wam potnę ten odcinek, już wszystkie tutaj odcinki są do zmontowania. W ogóle to muszę się zająć montażem, bo ja zaraz zapomnę, co było do zmontowania. Później będę szukał 20 minut. Jednego fragmentu, który miałem zmontować. O kurwa, no. Ty, no jak ja chodzę, ty? To mi coś tu nie gra, nie? My coś źle idziemy, fest. Coś tu jest nie tak, nie? Zobacz, gdzie ja idę w ogóle. Ja powinienem tam iść. W tamtą stronę. Ta. Ja w złą stronę idę. Zejdźmy w ogóle z tej góry może. Przez chwilę szliśmy dobrze, tylko niestety ta góra nas tak poprowadziła okrężną drogą. Dobra, co mam znowu do wyleczenia? Pewnie znowu jakieś skręcenie, prawda? Chyba dwa nawet teraz skręcenia. Dobra, idealnie dwa skręcenia na dwa bandaże. Myślmy pozytywnie, przynajmniej nam kilogramy uciekną z plecaka. Nie antybiotyki, tylko tapsy przeciwbólowe. Dobrze, że akurat ich mam spory zapas. Dobra. No i mniej więcej w tamtą stronę. W lewo trochę bardziej. Ja bym chciał do tej drogi dojść, tylko nie wiem, czy mi gra pozwoli. Tam mniej więcej idę, ale mam wrażenie, że tutaj zaczyna się góra i tak czy siak do tej drogi nie dojdziemy. Kurde, no będę tu błądził i błądził, mam wrażenie. Idziemy tak, idziemy w tamtą stronę do tej teraz drogi. Jeżeli nie uda się teraz dojść do drogi, no to zatrzymię wam nagrywanie i nie wiem, co zrobię. Schowaj się pewnie w szopie, żeby się ogrzać. Potem będę kontynuował moją wędrówkę. Tędy może? Nie, to jakiś ślepy zaułek. Tędy może? Chyba też nie, wydaje mi się za stromo. No i widzicie? I nagle tak, nie wiem, to jest jakaś to dziwna jest góra, nie? Patrzcie, przed chwilą szedłem dobrze do strony tej drogi i nagle idę fatalnie. Tak, widzowie, coś mi tu nie gra fest. Nic nie widać, kurwa, jak jest ta wichura. Dobra, ja tam spróbuję zapakować dupę. A my widzimy się zaraz. Nie ma co tutaj chodzić w kółko, bo ja tego nie znajdę, tego miejsca teraz. I tak szybko generalnie go nie znajdę. Muszę się ogrzać, bo teraz umrę na hipotermię. Dobra widzowie, nie pytajcie mnie jakim cudem. Próbując dojść do wieży sygnałowej skończyłem na
na jakieś jeziorze Zaduma, przy miejscu, w którym miałem złowić gigantyczną, legendarną rybę, no ale tak się niestety stało. A może niestety się stało, więc wykonajmy sobie tą misję przy okazji. Nie mam zielonego pojęcia, próbuję wejść do tej wieży, nie da się. Równo trzeba iść po prostu tą drogą i przed siebie. Więc cały czas próbowałem dojść do tej drogi, aczkolwiek było to niemalże niemożliwe za każdym razem. Gdzieś mnie góra zrzucała na inny tor, no i znaleźliśmy tutaj miejsce... miejsce, w którym musimy złowić legendarną rybę, więc tym się teraz zajmijmy, co wy na to. Myślę, że to całkiem będzie spoko misja, tak mi się wydaje. Zobaczymy, co to jest za legendarna ryba, co za legendarny sum tutaj zamieszkuje. Niestety przez to, że te odcinki są tak mocno pocięte ostatnio i dojście gdzieś zajmuje mi 20 minut, to wypadam z tego flow nagrywania. I trochę mnie to wkurza, więc jeżeli nie ma takiego flow i wiecie, o co chodzi, no to sorry widzowie. Ale jest jak jest. Musimy sobie przygotować ogólnie wodę, ponieważ nie mam wody. A przydałaby mi się zdecydowanie. Przygotuj posiłek. Przeszukajmy te szafki, bo nie miałem jeszcze okazji je przeszukać. Napój, żarcie, katalizator. Szkoda, że nie mogę je porąbać na tego. Na drewno. Przybory wędkarskie, haczyk. No już mam 15 haczyków. Wystarczy, no i co? Czekam. O, śpiwór! Nawet nie zauważyłem, że to są półki. Mogę je porąbać? Chyba nie mogę, niestety. No dobra. Użyjmy noża, czy czegokolwiek tam mamy użyć. Wydaje mi się, że siekierką by było łatwiej. A i muszę się kimnąć, co? No i dupa. Umarliśmy, widzowie. Nie, ta gra jest ciężka jednak. Jest za duża śnieżyca, nie odpocznę na zewnątrz, a tu nie ma innego wyjścia. Dobra. Zrobimy sobie kawę, wiem, no. Zrobimy sobie tutaj kawę. I będzie dobrze. Liczba godzin wędkowania, jedna. Zobaczymy, czy uda. 15-kilowy bas? Co kurwa? Poczekaj, że co? Jaki 15-kilowy bas? 15-kilowy bas? Ale że 15-kilowy? Że nie mam tyle miejsca w ekwipunku, żeby w ogóle się poruszać. Jaki 15-kilowy bas? Przecież takie nawet nie istnieją pewnie. Ło kurwa, dobra, to jest 3... Ej, to nie jest dużo kalorii. Na 15 kilo tylko i wyłącznie 4000 kalorii? Niedużo. Dobra, musimy poczekać, aż się woda zagotuje, więc przy okazji co? Wydaje mi się, że możemy tego... Że możemy jeszcze złowić jakąś rybę. Najwyżej je powyrzucamy, tylko dla bejki sobie połowimy te ryby. Gotowa woda? Nie, 19 minut. Dobra, powinna być kituwa. Mamy to. Zabierz wodę. Czy jestem w stanie przygotować tak zwaną kawę? Czy mam w ogóle kawę? Mam puszkę kawy. Przygotuj kawę. Przy okazji łupmy ryby. Fajne, nie? Podoba mi się to łowienie ryb tutaj, jest przyjemne bardzo, bo zawsze tutaj jest ogólnie piecyk. Za każdym razem, kiedy łowię ryby, to mogę sobie przy okazji coś zrobić, jakąś kawę albo cokolwiek właśnie. Dobra, 9 minut, pyk, możemy wędkować. No i od razu wypić kawę możemy. Albo zabrać tą kawę. Później nas spamować je. No i jeszcze raz, puszeczkę kawy. Chwilę powędkujmy. Bierzemy kawę, puszeczkę kawy. Ile ma ta kawa tych zużyć? Wydaje mi się, że koło 5, tak mi się wydaje, nie? Że teraz już powinno być ostatnie zużycie tej kawy. Niestety nie mamy szczęścia w wędkowaniu. Dobra, mamy wszystkie kubki kawy. Ja bym ogólnie zrobił tego basa, no nie? Przerobił go na mięso, bo to jest... 15 kilo to trochę za dużo. A nie mogę, on jest generalnie już przerobiony, tak? Ryby są przerobione, mięso już. Pokażę go po prostu tutaj wrzucę. O kurde. Godzinę się będzie robić, no dobra. Powędkujmy przez tą godzinę, mam nadzieję, że nie padnę z wycieńczenia. Już widzę, że powoli padam. Kolejny boss. 5-kilowy. Nie, nie mogę przecież łowić tyle ryb. Po co mi to? Zostaw. Wypuszczam. To tak sportowo tylko. Duży, surowy bas. To było sportowe łowienie, no nie? A, nie mogę odpalić, bo nie mam podpałki.
Dobra, to wykonajmy podpałeczkę. No żebym zaraz padnę, jest cały czas wichurę, non stop, no nieprzerwanie, nawet nie ma na chwili spokoju. Nie ma nawet przez sekundę spokoju niestety od tej wichury, ja nic nie widzę. Nie jestem w stanie nigdzie pójść, wrócić do jakiegoś domu, co chwilę muszę się chować, bo co chwilę jestem mokry. Nie jest dobrze. Dobra, jeszcze na godzinę tutaj ustawmy. To się będzie jeszcze godzinę robić ponad w sumie. Dobra, survival zaczekaj, godzina. A ja jestem odwodniony. Kawę. Kurde, HP mi spadło mega. Niedobrze jest. Napój. Dobra, i spróbujemy tam dojść do tej wieży, no nie? Zaraz się ugotuje ten boss, ale... Boss ugotowany. 4000 kalorii, nie? No to jednak sporo, ale... Ale tak generalnie rzecz biorąc, ja się nie jestem w stanie ruszyć niestety. To jest straszny problem. Nie jest dobrze. Myślę, że będę musiał tego bossa wyrzucić, tak szczerze mówiąc. Paliwo do lampy zebrano? Skąd? E? Skoro niby paliwo do tego zebrałem. No nie jest dobrze, kurde. Trzeba zjeść w sumie jak najszybciej to mięso, bo mięso dużo waży, a mało daje w sumie. A, i to mi się zepsuło mięso. Zepsute mięso wilka. Dobra, to powyrzucam. Trochę mi się miejsce wekół zwolni. Ja pierdolę, jak ja w takim tempie będę szedł, to przecież ja nigdy nigdzie nie dojdę. Ta, ja się umrę przecież. Co ja tu zrobię właściwie? Co? A, F6 nie da... To... F6 wczytuje mi ostatni zapis. No nie? I o cię kręca. To jest takie denerwujące, a F5 zapisuje... Zapisuje giereczkę. Jest problem. No i nie da się tego odbindować, bo spatrzyłem. Dobra. Widzimy się przy wieży sygnałowej, bo ja tam będę szedł dosłownie następną godzinę w tych warunkach, więc no nie będę wam tego pokazywać. Widzimy się za godzinę. Dobra widzowie, jestem przy tej pieprzonej wieży. Zobaczcie, ostatni zapis, w którym chyba kończyłem wtedy, co łapaliśmy tego basa, czy jak to się tam nazywa, był godzinę temu, teraz siedzę tutaj godzinę, jest absolutna tragedia. Tak wieje wiatr, że tutaj nie da się przeżyć. No i nawet nie wiem, czy my wyjdziemy generalnie z tego żywić, że nie będę musiał od nowa tego wczytywać, ale widzę, że jest tu jakiś budynek, więc chyba może jest jakaś szansa na przetrwanie. Jeszcze mnie wilki atakują, no nie jest dobrze ogólnie. Ale jest budynek, proszę, a w nim jakieś drewno, na bank, jakiś kominek, cokolwiek. Zobaczymy. Więcej zwłok? Jebać. Okej, użyj radiostacji, później. Ja bym użył najchętniej... A nawet nie muszę używać w sumie ocieplacza. Chociaż, znaczy ocieplacza, na jakieś kominka w sensie. Chociaż chętnie bym użył, żeby wysuszyć swoje ubrania. Bo inaczej to nie da rady, a my musimy później wrócić, więc nie będzie aż takie łatwe. Nagrzać się trochę, zjeść coś ciepłego, żeby nam tutaj ciepło podtrzymywało. No ogólnie to była strasznie długa przeprawa, starałem się tu przejść chyba z 5 razy. Za każdym razem natrafiałem na jakieś inne wyzwanie. Raz już byłem tak blisko, dosłownie brakowało mi, nie wiem, 30 sekund, żebym doszedł do tego ośrodka tego księdza i tam sobie odpoczął. No ale 30 sekund zabrakło, nie? I nie dałem rady. I to dwa razy chyba pod rząd. I ogólnie tutaj był taki wykrzyknik z tym ziomem martwym, nie, tym więźniem. Ja tam znalazłem jego skrytkę i on miał przy sobie jakiś list, jego mogę dla was przeczytać. To było to chyba. Użycie tego, żeby się stąd wydostać, wydaje się, że te wzgórze nie mają końca, a nie ma też innej drogi. To coś dalej tam grasuje. No może Molly na nich poluje. Może to Molly tu... No właśnie, bo oni coś pisali o jakimś... O kimś, co tam na nich poluje w sumie. Może to była Molly. Czy Molly to psychopatka? I ostateczna walka to będzie z Molly, z bossem. Dobrze, że jest dużo tutaj naboi, bo naprawdę sporo ich tutaj muszę
zużyć, wierzcie mi. No i żarcie, żarcie byśmy pobrali, chociaż mam sporo tego jedzenia. Butelkę wody też bym wziął, bo powoli mi się zaczyna kończyć niestety. Wszystko mi się zaczyna kończyć generalnie. Spleśniałe żarcie, elegancko, radio. Yep. Well, that trip was a waste. I should get some shut-eye. Strike off for the mine Father Tom mentioned in the morning. It's time to say bye to Pleasant Valley. To nie będzie takie proste. Prawda? Nie, na bank nas obudzi Molly i już widzę jej twarz przed swoją. Radio. O, jeszcze. It's working. O. A może. Może jednak. Nie będzie jej twarzy, a będzie radio, które działa. Hello? Come in. Hello? Can anyone hear me? Is this the radio station at Perseverance Mills? Can you hear me? There's some kind of quarantine situation. Hello? Mackenzie. What do you mean quarantine? Mackenzie, is that you? Też rozumiem, dlaczego oni pisali o tym, że tutaj w tej grze nie ma zombie. Bo tutaj już wszystko na to wskazuje, jakieś kwarantanna i tak dalej, no nie? Wszystko tu faktycznie wskazuje na to, że mogą być tu zombiaki. Ludzie mogliby sobie to tak wywnioskować. No tylko ta śnieżnica jebana, to się nie da wyrobić. Halo, halo, witam. What is it, Molly? We have a lot in common, you and I. How's that? Both left our men behind. Both like to be alone. We're both hiding from our pasts. I don't know what. Nie wyliżę ci muszli. I didn't kill him, you know. Zostaw mnie w spokoju. No świetnie, a na chuj dzwonisz? Ty dzwonisz generalnie? Nikt nie pytał? Pieprzony mikrofon znowu pierdzi. Wyciszam się i posłuchaj się dialogu. Who are? All of them. We've been in the background, in the shadows, invisible, overlooked for too long. Not anymore. I'm not sure revenge is the answer, Molly. Maybe not, but it'll do for now. Feels good to be on this side of the hunt. So I'm making up for lost time. Take care of yourself, Doctor. You too, Molly. Tell me one last thing. Your pilot. The one you left behind. He one of the good ones. Yes, he is. But things are complicated between us. Let's just say I wouldn't want to find him with an arrow in his back. Then I hope to never meet him. It's been good talking with you, Astrid. For a little while. I hope you find what you're looking for. I hope you can help those people up in Perseverance Mills and find some peace for yourself.
Thank you, Molly. I hope you can find some peace too. Dobra, widzowie, słuchajcie, jestem na miejscu, gdzie miałem wykrzyknik i tego ziomka martwego. Misja nazywa się Niezwykłe opowieści. Nie, to jest jakieś miejsce o niezwykłym opowieści o niezwykłym jeleniu. Ja myślałem, że to jest tego. Że to jest o tym, o zwykłym tutaj. O kurde, ja myślałem, że to jest o zwykłym ziomie martwym opowieść. A to mimo mi się tutaj schować i wypatrywać jelenia jakiegoś widmowego. No dobra. Czyli to będzie troszeczkę ciekawsza misja. Co? Powiem wam tak. Podpalacz. O kurde. Rękawice ze skóry są OP. Tylko ich się nie da naprawić niestety za bardzo. Co chciałem powiedzieć, że zaktualizowałem OBS-a do innej wersji. Właściwie to, no tak, zaktualizowałem. Tylko to jest jakby pre-release, to nie jest jeszcze wersja pełna. To jest taka wersja przed tym, jak oni wydadzą tą wersję, więc miejmy nadzieję, że nie ma więcej błędów niż miała tamta i że wszystko będzie działać. Dobra, musimy się wpakować tutaj i wypatrywać jelenia. Pewnie nam się skipnie do nocy tego. No to skipnie nam się do nocy i będzie o! I co? Przepraszam cię, gościu. Wyłaź, wyłaź! Jak się tu wychodzi? Wyjdź! Gonię cię, gnoju! Widzę twoje łapy! Ty, ale on nie krwawi. Myślę, że nie da się go zabić. To jest dosłownie ten, widmo jeleń. Nie wiem, czemu go postrzeliłem. Miałem broń, pomyślałem, że tak trzeba. Ale ładny! Sru! Nie wiem, czemu to zrobiłem. Ale chyba go nie znajdziemy. Czyli to prawda, miejscowi mieli rację. Widmowy jeleń naprawdę istnieje. No dobra. To idę dalej, idę, wracam na miejsce z powrotem całą mapę i tutaj mamy ta prezent od Molly. Ostatni prawdopodobnie bunkier. No i wyczyścimy całą sobie tutaj mapę. No i pójdziemy do tej kopalni. Spróbujemy się tutaj wydostać z tego miejsca, natomiast ja nie mam zielonego pojęcia ile z minut odcinka, bo już dzisiaj mam jakieś 40 nagrań, bo co 5 minut robiłem cięcie, żeby sprawdzić, czy wszystko jest dobrze z mikrofonem, także nie wiem ile z minut, więc wykonamy te dwie misje jeszcze, czyli pójdziemy odebrać ten prezent od Molly, chociaż to tam jest najmniej ważne, ale możemy spróbować. Gdzieś ona mówiła, że to ukryła w samochodzie niebieskim. No i spróbujemy ten bunkier ogarnąć, znaleźć coś tam ciekawego, no i dalej idziemy na wyprawę. I tak będę musiał powyrzucać wszystkie rzeczy, które mam w eku, bo prawdopodobnie będzie tam wspinaczka. Będziemy się tam wspinać po tych górach, a ja niestety jestem przeciążony, więc będę musiał się pozbyć 10 kilo eku. No ale tak zrobię tutaj mały management i zostawię tylko najpotrzebniejsze rzeczy i będzie git. Ja tam wracam, widzimy się zaraz. Dobra, jesteśmy przy kolejnym miejscu. Ja wiem, że te odcinki są bardzo takie chaotyczne i też nie chodzimy tak jak wcześniej, ale no na długie dystanse, ale no może właśnie lepiej w sumie niech będą takie pocięte, no ale ja muszę też, jest to wynik tego, że ja muszę posprawdzać, czy wszystko śmiga i czy wszystko jest dobrze i czy mikrofon mi działa tak jak powinien działać. No a przy okazji może w sumie wyjdzie nawet spoko. Może takie pocięte, szybsze odcinki będą mniej nudne dla oglądania, więc w sumie nie ma tego złego, może co by na dobre nie wyszło. Odkryliśmy ostatni bunkier, jaki mieliśmy do odkrycia. Co w tym bunkrze się znajduje? Jeszcze nie wiem, ale jesteśmy tutaj właśnie. Mamy ostatnią misję, która nazywa się prezent od Molly, ale to ona da nam jakieś zapasy, nie chce mi się szukać tego samochodu. No i dalej udamy się już bezpośrednio do tej kopalni. No i stamtąd wyjdziemy na jakąś nową mapę. Co będzie na tamtej mapie? Zielonego pojęcia nie mam. Ale mam nadzieję, że będziemy się bawić świetnie. Wiem, że będziemy się bawić świetnie. Nowa mapa oznacza nowe wyzwania. Podpalacz, a to ciekawe w ogóle. Teraz nagle te podpalacze zacząłem znajdować. Tutaj jest coś ciekawego? Nie ma. W tej kratce, dobra, w kufrze może?
Kurtka. Chyba mam lepsze. Spodnie wojskowe też mam zużyte. Buty eskimowskie. To się akurat chyba przyda. To na pewno będzie lepsze. No jak, od tych butów. Butów roboczych musi być lepsze. Myślę, że możemy założyć. Ale żarcie. O kurwa, przecież ja tego nie przeniosę. Dobra, i tak wezmę wszystko. Jestem zbyt greedy. Nie no, nie da rady, nie. Bez szans, widowie. Będziemy musieli powypierdalać większe rzeczy. Taka jest prawda, niestety. Środek też zostawiam, paliwo też zostawiam, flary ewentualnie sobie wezmę. Broń do amunicji też pobierzemy. Tutaj patrzyliśmy już. Tutaj jest garnek. Ogólnie garnek też wyrzuciłem, żeby jakoś chodzić normalnie. Więc nie zamierzam go teraz brać z powrotem. I tutaj pojemnik. Antybiotyki zostawimy, wstrzykiwacz weźmiemy i bandaże też weźmiemy. Dobra, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki wielkie za obejrzenie tego. Możecie zostawić lajka, suba, komentarz, wpaść na Twitcha i na inne serie sobie obczaić. Mój drugi kanał vlogowy też znajdziecie w opisie. Sorry, że ta seria jest teraz tak chaotyczna, no ale tak jak mówię, no widzowie, jest jak jest. Trzeba przeżyć. Mam nadzieję, że teraz już będzie wszystko w porządku po tym, jak zaktualizowałem OBS-a. Dzięki, widzimy się jutro. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.